Idea przeprowadzenia Tygodnia Dziecka zrodziła się w trakcie realizowania przez nasz Zakład Aktywności Zawodowej wycieczek szkolnych dla dzieci szkolnych, dla klas szkolnych, podczas których robiliśmy całodniowy plan dla dzieci i spotkało się to z ogromnym pozytywnym odbiorem zarówno wśród dzieci, jak i wśród nauczycieli, wśród rodziców. Stąd pomysł, aby rozszerzyć tę ofertę również po zakończeniu roku szkolnego, żeby zrobić coś dla dzieci, które akurat są w domu, nie wyjechały na wakacje, a może nie mają okazji, nie będą miały, żeby w ogóle skorzystać z wyjazdu wakacyjnego. I z myślą głównie o takich dzieciach zrobiliśmy Tydzień Dziecka. Cała impreza, cały Tydzień Dziecka jest realizowany przez Zakład Aktywności Zawodowej, który działa przy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. I jestem ogromnie wdzięczny przede wszystkim prezesowi fundacji, panu senatorowi Stanisławowi Kogutowi, że pozwala nam spełniać te swoje pomysły, realizować, że wspiera w każdej chwili te pomysły. Również bardzo jestem wdzięczny pracownikom Zakładu Aktywności Zawodowej, którzy włożyli naprawdę ogromną ilość pracy zarówno w przygotowanie całej imprezy, pozyskanie sponsorów do tej imprezy, jak również no, przeprowadzenie jej także, że możemy oglądać te uśmiechy na twarzach dzieci tutaj obecnych.